Jesteśmy znowu nierozgrzane w ogóle. Mamy zeszyt. Mamy zeszyt. Patrzcie, to jest moja szafa, na którą będzie większość tego filmu. Tutaj ten. Bo tak. Tak jakby ktoś się zastanawiał, czy dorosłość jest trudna. To ja właśnie w nią wchodzę i proszę bardzo, ten. Widzicie, można być dorosłym i nawet jak się nie umie mówić. Ja jestem Kasia, a to jest Milena. A to jest to, co robisz teraz w domu i mam nadzieję, że nie ma problemu. Jeżeli włączyłeś dzisiaj ten film, to znaczy, że jesteś młody i zdezorientowany. Czy przeraża cię matura, studia, praca? Boisz się każdej kolejnej godziny. Mamy na to sposób. Tak! Zmiażdżyć szmatelery! Mamy na to sposób. Ten film musisz go obejrzeć do końca, a potem zasubskrybować nasz kanał. Wiecie, jak wiele jest zagubionych młodych ludzi w XXI wieku? Oni nawet nie wiedzą, po co żyją. Już czujecie ten cringe? Super. To teraz możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Użytkownik... Kopytami przez świat. Tak. Zaproponował, żebyśmy nagrały taki film, a my już o nim myślałyśmy wcześniej, więc... Why not, co nie? Proszę bardzo, tutaj. Jak ja sobie poradziłam z maturą, że miałam takie wyniki. Co hiperwentylujesz. Mamy dla was dzisiaj parę tipów. To są takie wskazówki, jak zacząć zmieniać się, żeby rzeczywiście łatwiej nam szło to dorastanie, że tak powiem, nie? Co my zrobiłyśmy, że teraz mamy taką bekę z życia. Zaczynamy listę. Number one. Nie traktuj rzeczy zbyt serio. Przez twojego kota nie mogę się skupić. Moja kicia właśnie rzeczy... się myje w takich, wiecie. Ona dba o higienę i tym dobra. Nie bierzcie zbyt poważnie takich rzeczy, jak na przykład matura. W sensie... Straszy się was, po prostu. Tak. Nie mówię, że macie kompletnie olać temat i pójść na JOLO z takim... Ludzi się straszy tą maturą i się mówi zawsze, jakie to jest ważne i że od tego zależy całe życie. Tak? Nie zdasz tej matury, to się ziemia rozstąpi normalnie! I potem idziesz na tą maturę z takim... I nagle dostajesz ten test i nagle to nie jest wcale aż takie straszne i nagle wszystko jest spoko, a nawet jak ci nie pójdzie, to się tak naprawdę nic nie dzieje. Nie chodzi tylko o to, żeby uświadomić sobie, że to nie jest coś tak strasznie strasznego, jak się nam mówi, tylko jeszcze uświadomić sobie, że pewne rzeczy w twoim życiu będą stresujące, po prostu. I ten stres wcale nie musi być zły, on może nawet ci pomóc. Bo taki lekki stresik pobudza cię i czujesz, że robisz coś ważnego, co nie, i tyle. Ale jak wpaja się tak uczniom, że po prostu matura to jest jakiś koniec świata i albo w to, albo we w to, w ogóle nie wiadomo co, to oni idą tam po prostu... Amoku. Tak, że to, no jak to w ogóle zdać w takim... przerażeniu, co nie? To nawet nie jesteś pewna, co napisałaś zaraz po wyjściu z matury. Co mi ułatwiło przejście przez maturę i przez egzaminy zawodowe też, to to, że pan Walkiewicz uświadomił mi, że życie jest po prostu przepełnione pewnymi etapami, przez które po prostu trzeba przejść i jak się potraktuje to jako jakąś przygodę, jakieś doświadczenie kolejne, to inaczej się w ogóle przez to idzie. Bo idziesz i masz takie, o... Trochę się stresuję. No, interesujące. To jest jakieś inne uczucie, a co ciekawe, nigdy nie przeżyję matury drugi raz. No chyba, że nie zdam, no to wtedy przeżyję ją drugi raz, ale też inaczej, bo to już będzie drugie podejście, a nie pierwsze. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że każda chwila jest wyjątkowa i nawet te, które wydają nam się takie ciężkie, straszne, koniec świata, rozumiem się, to i tak można się z niej cieszyć, po prostu. Więc jak przestawicie się na to, że każda ważna chwila po prostu jest pewnym punktem, który... przechodzicie i wyciągacie z tego to, co najlepsze i uczycie się czegoś i robicie się lepsi, to będzie zupełnie inaczej. Punkt numer dwa. Nie warto być realistą czy pesymistą. I uwaga. Jedno to i drugie. W sensie, to jest to samo. Są ludzie, którzy... to, co mnie strasznie zawsze denerwuje, że mówią, że oni wolą być pesymistą, bo oni wtedy się nastawiają zawsze na najgorsze i wtedy jak się nie uda, to nie są rozczarowani, a jak się uda, to są mile zaskoczeni. A to jest... ściema, strasznie. To jest ściema i to jest bzdura, bo jak jesteś nastawiony negatywnie, to po pierwsze jest duża szansa, że faktycznie ci się nie uda, a po drugie... Bo nawet nie będziesz wystarczająco dużo energii wkładał w daną tak, rzecz. Tak, bo od razu będziesz miał takie, że no przecież tak się nie uda, po co mam coś tam się męczyć, nie? I jak jesteś pesymistą,
to znaczy, że zawsze jest źle. Czyli jak ci się nie uda, to nie to, że nie będziesz rozczarowany. I tak będziesz rozczarowany. Natomiast jak ci się uda, to... To stwierdzisz dosłownie, że ci się po prostu udało. Tak. Że nie, że nie ma w tym twojej zasługi, tylko... Bo po prostu się udało raz na jakiś czas. No niesamowite, nie? Życie dało mi w końcu coś dobrego. Ci, którzy mówią o sobie, że są realistami, działają dokładnie tak samo. Działają troszeczkę inaczej ze względu na to, że mówią, że no zrobiliby to, ale... I wtedy zaczynają mówić o tym, że są realistami. Natomiast optymiści nastawiają się na najlepsze, więc jakby idą cały czas do przodu, wkładają w to energię, bo po prostu wierzą w to, że im się to uda. Wiara przenosi góry, serio. Że to zrobią. A właśnie. Że to zrobią. I jak jesteś optymistą, to wcale nie jest tak, że jak ci się nie uda, to jesteś rozczarowany. Bo jesteś optymistą. Jak ci się nie uda, to zamiast płakać, że ci się nie udało, to stwierdzisz, no nie udało się, widocznie coś trzeba zrobić inaczej, albo może następnym razem będzie spoko. No i po prostu robisz to jeszcze raz. Poprawiasz się. Dalej. Albo idziesz dalej. Ludzie sukcesu właśnie w ten sposób myślą. Ludzie sukcesu nie oglądają się za siebie, ile oni głupich rzeczy zrobili. Nie patrzą na to rozlane mleko i nie użalają się nad nim, tylko o cholera, trzeba coś z tym zrobić, nie? No. I robią. Dlatego mit o byciu realistą i że to jest coś dobrego jest szkodliwy. Pozbądź się tego z głowy. Bycie optymistą serio jest dobre, bo obojętnie co by się nie działo, cały czas będziesz pchał sam siebie do przodu i przy okazji jeszcze ciągle za sobą ludzi. Bardzo często tak jest, że ludzie tacy szczęśliwi, optymistycznie nastawieni, którzy mają siłę i energię iść do przodu, ciągną przy sobie ludzi, którzy też chcą mieć taką energię. I w ten sposób oddziałujesz nie tylko na swoje życie, ale ludzie dookoła i wszystkim jest lepiej, rozumiesz? No tak, tak samo jak... Może to brzmi utopijnie, ale tak jest. No tak samo jak jest grupa ludzi, przyjdzie ci ktoś i powie, że on nie zrealizuje, to już wszystko jest źle, no to przecież wszystkim od razu siądzie nastrój. Jak ktoś przyjdzie i powie, no dajcie spokój, zrobimy to, będzie dobrze i tak dalej, no to wszystkim jest od razu lepiej. Dlatego bądźmy optymistami. Nawet jak ktoś ci powie, że chyba jesteś jakimś debilem, że się tak cieszysz, to on ma problem, nie ty. Wyobraź sobie, jaki on musi być smutny, że drażni go, że ty jesteś optymistą. I nawet jeżeli nie jesteś i teraz w tej chwili mówisz sobie, że no ale jak ja przecież jestem urodzonym pesymistą i co teraz? To jest kwestia ćwiczeń. Naprawdę, w sensie w swoim charakterze możesz wszystko wyćwiczyć. Możesz po prostu totalnie zmienić swoją osobowość, tak jak zrobiłam to ja. No ja tak samo, ja byłam takim naczelnym narzekaczem, że ludzie, tak sobie sama przestawiłam mózg, że teraz szukam pozytywnych stron we wszystkim, nawet o tym nie myśląc. To nie jest kawa na szafie. Dobra, trzy. Kieruj się tym, co chcesz! Jak już wchodzimy sobie w dorosłość, to nie dajmy się zwariować temu, że musisz iść na takie studia, a musisz być tym, a musisz coś tam, bo... Nic nie musisz, bo to jest twoje życie i kieruj się tylko tym, co ty uważasz, co ty chcesz. I zresztą już mówiłyśmy o tym w którymś tam tym, żeby nie na podstawie kierunku studiów, nie? Żeby nie iść tam, gdzie ktoś ci każe, albo gdzie idę tam, bo tam będzie dobry hajs, czy coś takiego, tylko iść tam, gdzie faktycznie coś cię interesuje, gdzie to będzie coś fajnego dla ciebie. Żeby cała twoja droga do czegoś była fajna, a nie tylko cel, który jest gdzieś tam daleko i ty się męczysz, żeby tam się doczołgać. Żyjemy w takich czasach, w których mamy tak wiele możliwości, tak wiele opcji i jesteśmy jeszcze, jeżeli to oglądasz, to prawdopodobnie jesteś jeszcze młody i no... Stary, widzisz? Ty w ogóle jesteś z świetnej pozycji. Wiecie, jakiej ja bym była strasznej pupie, jakbym się posłuchała kogokolwiek, kto mi radził do tej pory? Rzuciłabym współpracę z firmą, którą kocham. Nie poszłabym na studia, które po prostu mnie uszczęśliwia każdy wykład obczajać. Ja po prostu idę i jestem w szoku, że można uczyć się i cieszyć z tego jednocześnie. To jest niesamowite. I tylko dlatego, że wybrałam sama. Nie byłabym z moim chłopakiem na 100%, jakbym się słuchała ludzi, a jestem z nim przeszczęśliwa. Po prostu wszystko, co mnie ostatnio uszczęśliwia, jest konsekwencją tego, co wybrałam mimo tego, że ktoś mi to odradzał. Więc musicie gadać sami ze sobą trochę czasami. I sami siebie zacząć rozumieć. Bo jak będziecie słuchać się tylko ludzi dookoła, to będziecie żyć ich wyobrażeniem o waszym życiu, a nie swoim własnym życiem. Jeśli nie wiesz, co masz robić na przykład po szkole, albo jeśli nie wiesz, do jakiego tam profilowanej klasy, do liceum pójść czy coś, to pójdź gdzieś, gdzie jest coś, co cię interesuje. Po prostu. Jakby nie myśl o tym, czy ci się to bardzo przyda, czy coś. Bo...
No w ten sposób dajesz sobie czas. Idziesz na studia, które załóżmy trwają te 3 lata na jakimś kierunku, który jest po prostu fajny. Dobrze się bawisz, dowiadujesz się ciekawych rzeczy, rozwijasz się, a jednocześnie masz czas, żeby przemyśleć, co chcesz robić. A może właśnie na tych studiach coś cię takiego tyknie, że stwierdzisz, ej, to jest fajne, to chcę robić. Może ktoś ci coś pokaże na tych studiach. Trzeba być też otwartym na wszystkie propozycje, nie bawić się w jakieś tam uprzedzenia, stereotypy i tak dalej, tylko po prostu wysłuchać wszystkiego, bo słuchajcie, słuchanie nie boli. Słuchać wszystkiego i wszystkich. Tak, bo zawsze warto mieć jak najwięcej różnych kwalifikacji i wiedzy, a jednocześnie może któraś z tych rzeczy to będzie to, co akurat do ciebie trafi. Stwierdzisz, że to jest to, co chcesz robić. No i właśnie. Słuchasz, a potem przetwarzasz to sam za sobą i zaczynasz myśleć, jak się czujesz z daną informacją, nie? Dopiero wtedy, jak już ją masz całą. Bo może być tak, że coś na pierwszy rzut oka nie wygląda tak super, a potem jak się w to zagłębisz, to się okaże, że jest... Teraz pro tipy, jak sobie troszeczkę ułatwić, tak w ogóle. Chodzi po prostu o to, że to, o czym mówimy, wszystko tak ładnie brzmi, ale często jest bardzo ciężko zacząć. Szczególnie jak jesteś takim pesymistą, który boi się każdego kolejnego kroku. Wiem, że to jest trudne. Dlatego po prostu są takie pewne rzeczy, które mogą to ułatwić. Prześledź swoje towarzystwo. Tych ludzi, z którymi najczęściej utrzymujesz kontakt. Czy to są dobre relacje, które pchają cię do przodu, czy może jednak są to toksyczni ludzie, którzy mówią to po co, tamto niezbyt, to ty chcesz coś robić? Oj, daj spokój, chodź na piwo, jest piątek. Tak, no słuchajcie, jest to takie przysłowie, kto z kim przystaje, takim się staje i to... Niestety, ale jest prawdziwe. Tak, ma bardzo dużo jest w tym prawdy, bo no... Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy nie mają chęci do niczego, zero jakiegoś działania, tylko by sobie siedzieli i tak super, no to zaczynasz robić tak samo, no bo no ciężko jest jakby się tak wyłamać i tak coś robić samemu, nie? Ze świadomością, że tylko ty jakby tak uważasz. A jeśli się otaczasz pozytywnymi ludźmi, którzy pchają cię do działania i którzy słuchają tego, co masz do powiedzenia i mówią ci szczerze, że tak, to jest super, idź w to, albo ewentualnie, że może to nie jest dobry pomysł, ale pomyślmy nad czymś innym, albo nad, nie wiem, zmodyfikowaniem tego, żeby było dobrze, nie? Chodzi o to, żeby ktoś ci nie mówił od razu, że to ci się nie uda, to jest źle i w ogóle, tylko żeby ktoś ci faktycznie pomógł. Mhm. Zamień toksycznych znajomych na takich, którzy zwyciężają. Nie pozwalać sobie się użalać. To trochę już było. Ale musisz się w tym Beskidu stopować. Nie pozwól sobie... pozwól się nad sobą... Co? Użalanie się... Nie pozwól sobie na użalanie się nad sobą. Co stopuje całe twoje działanie, bo po prostu rozlejesz to mleko i zamiast je posprzątać i pójść dalej, to siedzisz nad tym mlekiem. Wyobraź to sobie. Tak. Jeśli ciężko ci bardzo przychodzi to takie stopowanie się przed tym, to spróbuj sobie znaleźć jakąś osobę, którą na przykład to denerwuje i która cię będzie mówić, ej, użalasz się, przestań, nie? Bo to serio pomaga, bo ja jeszcze miewam co jakiś czas takie, wiecie, że już tak wtedy mówię to jej, a ona na mnie krzyczy, że jestem debilem i mam przestać. No i wtedy sobie myślę, hej, faktycznie, chyba siedzę i wpadam w depresję zamiast coś robić z tym problemem, nie? Każde użalanie się nad sobą prowadzi do przypominania sobie kolejnych złych rzeczy i to prowadzi do kolejnych złych rzeczy i to prowadzi do nierobienia, co prowadzi do kolejnych złych rzeczy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Pozytywne nastawienie, podstawa. I nie stresować się. To wszystko nie jest takie straszne, jak się wydaje. Więc moi młodzi kadeci, proszę przestać traktować tak każdy jeden etap swojego życia jak jakąś masakrę. Życie tak. Mamy jedno, jest naprawdę fajne, tylko trzeba chcieć to zobaczyć, bo większość w ogóle nie chce. I dajmy sobie szczęście i ludziom dookoła. Chcesz, żebyś zaczęło się coś zmieniać dookoła ciebie? To musisz zacząć też zmieniać siebie. Jakby korzystajcie z tego życia, z tego co jest, a nie idźcie przez życie z takim nastawieniem, że muszę to jakoś przetrwać. Wcale to nie na tym polega. No właśnie. To jest wybór. To jest wybór, czy będziesz tylko tak właśnie trwać w tym życiu, czy rzeczywiście żyć. Tak nawiasem to dokładnie nie wiem, jak będą te filmy się pojawiać, bo... Sesja. Tak. Trzeba się uczyć. Tym bardziej, że lubię te studia, naprawdę. Chciałabym na nich zostać, nie? Także... do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem, kiedy on będzie. Trzymajcie się cieplutko i optymistycznie. Zasubskrybujcie, pamiętajcie, bo jak jesteście już tutaj, to nie zadziała, jak nie zasubskrybujemy. Pa, pa!